Cześć, witam Was, kanał 365 Dni o Piłce, mecz Zagłębie Lubin, Lech Poznań. Wynik spotkania to 2-3. Zagłębie przegrywał już w kolejnym spotkaniu z mocnym Lechem, który już, cytując klasyka, radził sobie z większymi kozakami. Drużyna Skorży pewnie idzie w kierunku mistrzowskim. Dzisiaj spotkanie bardzo emocjonujące z uwagi po pierwsze na wynik, ale po drugie naprawdę niezłą grę Zagłębia w drugiej połowie. Bramka Milicza w 6 minucie z rzutu rożnego zadziałała mobilizująco na podopiecznych Dariusza Żurawia. Wydaje mi się, że kilka przeprowadzonych ataków po tej bramce zapowiadało się naprawdę nieźle, było obiecujących, ale później zgaszenie piłkarzy Żurawia bramką Amarala po kwadransie gry. W grze miedziowych widoczny był brak od pierwszej minuty lidera drugiej linii i całego zespołu Filipa Starzyńskiego. Popularny Figo z Chorzowa był na ławce, wszedł na murawę w drugiej połowie, zmieniając Łukasza Porębę. Młodzieżowiec, który wystąpił z opaską kapitańską pierwszej minuty, grał naprawdę nieźle. Wydaje mi się, że mega dobre spotkanie w jego wykonaniu i szczerze się zdziwiłem, że Żuraw kazał mu zejść z boiska. Piłkarz, który dużo pracował w defensywie, odbiory, zaangażowania i szedł do każdej piłki do końca, natomiast z przodu w rozegraniu kilka kluczowych podań w jego wykonaniu. Co można zauważyć w grze kolejorza i co już jest widoczne od kilku dobrych tygodni, to taka fajna gra w trójkątach. Piłkarze schodzą do rozegrania na bokach czy też w środku pola. Widać widoczną chemię w drużynie Macieja Skorży, między innymi szybka akcja Douglas, Karlstrom i Baluła. Po strzale tego ostatniego piłka trafiła w poprzeczkę, to już było przy wyniku 2-0, natomiast takie akcje się powielały. Co do składu Lecha, to jak widzicie na grafice, trzeba powiedzieć jednak o dużej głębi w szeregach drużyny z Wielkopolski, bo Lech grał w środę mecz z Garbarnią Kraków, relacja z spotkania na moim kanale, macie w tej chwili linka. Grał w tym spotkaniu i praktycznie cała jedenastka została wymieniona. Dwóch piłkarzy trener Skorża zostawił, którzy wystąpili w Krakowie. Mowa tu o Alanie Czerwińskim, bocznym obrońcy, który wraca do pierwszej jedenastki, a także Radosław Murawski występował w tym spotkaniu, zdobył nawet ostatnią bramkę przeciwko Garbarni, bramkę, którą zresztą nagrałem, odsyłam Was raz jeszcze do tego materiału. Po stronie Zagłębia Lubin na pewno wyglądał lepiej przód niż tył. Sam fakt, że to obrońcy parastoperów zdobyły dwie bramki dla Zagłębia, o tym świadczy, natomiast Patryk Krzyż czy Sasza Żywec również nieźle wyglądali, ich szybkie akcje z kontry były naprawdę ciekawe. Bramki w drugiej połowie to najpierw gol dla Zagłębia, potężny kop motywacyjny, jeżeli chodzi o drużyny miedziowych. Lech szybko się przebudził, błyskawicznie odpowiedział bramka Kamińskiego, który już wcześniej miał kilka doskonałych interwencji. Młodzieżowiec dopisuje już 6 trafienie w tym sezonie i ostatnia bramka na 2-3 w wykonaniu Simicza, tak jak powiedziałem wcześniej, drugi ze stoperów strzela bramkę, piłka zagrywana przez Saszę Żiweca. Natomiast przy wyniku 2-3 jeszcze było multum sytuacji dla Lecha. Poznań kolejorz sam sobie jest winien, że ten wynik nie skończył się wynikiem, no nie wiem, 6 albo nawet 7-2. Między innymi sytuacja Mikaela Iszaka, który właściwie na pustą bramkę albo kilka metrów przed bramkarzem uderza w 200% sytuacji w poprzeczkę. Szwed powinien to trafić, później zmieniony i w końcówce wszedł za niego Artur Sobie. Bez niespodzianki i bez zaskoczenia, tak jak powiedziałem, spotkanie nader interesujące z uwagi na dynamiczną drugą połowę, ale też na wynik, no, który był jednak na styku. Kolejorz zrobił kolejny duży krok w stronę Mistrzostwa Polski i odskoczył punktującym w tej kolejce Pogoni Szczecin i Lechi Gdańsk. Co chodzi o Zagłębie, no to jest fatalna seria 7 meczów bez zwycięstwa, a co jest tak dobitnie, pokazuje jak słabo w ostatnich tygodniach prezentuje się ekipa z Lubina, to fakt, że ani w październiku, ani w listopadzie nie wygrali oni żadnego meczu. Dodatkowo odpadli z Arką Gdynia i szczerze powiedziawszy nie zapowiada się, żeby w grudniu jakieś spotkanie wygrali. Tak wygląda tabela. Po spotkaniu Lech Poznań liderem, Zagłębie niskie 14 miejsce. Kanał 365 Dni o Piłce. Zachęcam Was do subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, do polajkowania, jeżeli Wam się spodobało, i do oglądania innych moich podcastów. Dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia.